Świat wojennych technologii się zmienia. Marynarka wojenna USA wyposaża obecnie swoje statki w futurystyczne, zaawansowane technologicznie lasery, a Korea Południowa majstruje przy maszynie zniszczenia uzbrojonej po zęby. Ale co sprawia, że te przerażające systemy broni są tak potężne? Jak wyewoluują działania wojenne w przyszłości? Zobacz koniecznie dzisiejszy film. Nowa broń laserowa. Zeszłego lata technologia walki morskiej osiągnęła bezprecedensowy poziom. Wykonawca obronności Lockheed Martin ogłosił, że Helios został dostarczony marynarce wojennej USA. To taktyczna broń laserowa zaprojektowana dla statków. 60-kilowatowa broń laserowa jest pierwszą w pełni zintegrowaną z systemami amerykańskiego okrętu wojennego. Dwa lata wcześniej USS Ponce był już wyposażony w laser, ale był on użytkowany jedynie w celach testowych i nie dorównywał wydajnością Heliosa. To samo tyczy się komponentu, który został zainstalowany na Odinie w 2021 roku. Jest on słabszy od Heliosa, a ponadto służy jedynie zmyleniu wrogich dronów. Podobnie jak Odin, USS Preble jest niszczycielem klasy Arleigh Burke. Oddany do użytku w listopadzie 2002 roku, Preble osiągnął szerokość 20 metrów i długość ponad 155. Ponadto pływająca forteca jest opisywana przez marynarkę wojenną jako najbardziej śmiercionośny okręt wojenny floty. Helios został zainstalowany w ramach półtorarocznej fazy modernizacji. Ale co sprawia, że ta przełomowa technologia laserowa jest tak wyjątkowa? Jakiemu celowi służy i w jakich obszarach zastosowań można go użyć? Ogólnie mamy do czynienia z bronią energetyczną, czyli radiacyjną. Zasadniczo transfer energii tej nowej generacji broni odbywa się poprzez promieniowanie elektromagnetyczne, głównie za pomocą laserów wysokoenergetycznych lub tzw. maserów. Są to lasery działające w zakresie mikrofal. Chociaż technologia broni laserowej wydaje się całkiem nowa, jej korzenie sięgają wczesnych lat 80. Głównym motorem napędowym tej dziedziny badań była tzw. Inicjatywa Obrony Strategicznej, zapoczątkowana przez prezydenta USA Ronalda Reagana w niezwykle napiętej fazie zimnej wojny. Pierwotnie stworzona była w celu ustanowienia skutecznej tarczy obronnej przed międzykontynentalnymi rakietami balistycznymi, a pod rządami Billa Clintona inicjatywa ta została zredukowana do obrony naziemnej, tak jest do dziś. Oprócz niszczenia i uszkodzenia celów wojskowych, broń laserowa może być również wykorzystywana do zastosowań nieśmiercionośnych, np. przywracania użytku terenów zaminowanych lub sprowadzania śmieci kosmicznych z powrotem do atmosfery. Helios. W przypadku Heliosa na USS Preble technologia laserowa wyraźnie nie jest bronią ofensywną. Zamontowany tuż pod mostem Helios ma główną misję odpierania wrogich dronów i łodzi kamikaze. Dlaczego marynarka wojenna USA nie polega na klasycznych rakietach obronnych? Dlatego, że broń laserowa pod wieloma względami znacznie przewyższa swoje poprzedniczki. Po pierwsze, chodzi o koszty. Choć instalacja systemu Helios kosztuje ponad 60 milionów dolarów, pojedynczy strzał jest znacznie tańszy niż salwa z działa przeciwlotniczego Phalanx czy rakiety ziemia-powietrze. Do tego dochodzi fakt, że amunicja jest praktycznie nieograniczona przy założeniu wystarczającej ilości paliwa do zasilania agregatów. Kolejną zaletą Heliosa jest jego zasięg. Nie mamy przez to przede wszystkim na myśli tego, że Helios może namierzać cele na dużych dystansach, ale że system można bezpiecznie rozmieścić na krótszych dystansach bez ryzyka uszkodzenia własnego statku. Konkluzja jest taka, że Helios nie musi nawet niszczyć celu wojskowego. Zaawansowana technologicznie broń jest również w stanie oślepić załogę zbliżających się statków o zmniejszonej mocy. Będą one zmuszone do odwrotu bez oddania ani jednego strzału. Jednak w koncepcjach uwzględniono także podejście odwrotne. W najbliższej przyszłości moc wyjściowa Heliosa ma zostać zwiększona z 60 do 120 kW, aby jeszcze szybciej odpierać duże cele i szybciej niszczyć mniejsze. Jeśli broń laserowa udowodni swoją wartość w przyszłych testach, ma trafić na inne okręty marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Nadrzędnym celem jest opracowanie systemu tak potężnego, że będzie w stanie niszczyć nawet rakiety przeciwokrętowe. Jeśli wyniki prób okażą się pozytywne, Lockheed Martin ma szansę pozyskać dodatkowe kontrakty produkcyjne o wartości nawet 600 milionów dolarów. John Firepower Ship.
Jednak USA nie są jedynym krajem, który obecnie przechodzi gruntowny remont floty. Korea Południowa obecnie pracuje nad unikalną koncepcją statku, której korzenie sięgają amerykańskiej marynarki wojennej. Tak zwany Joint Firepower Ship jest wyposażony w niezliczoną ilość rakiet balistycznych. Pomysł na tę pływającą maszynę zniszczenia sięga nawet czasów Arsenal Ship, amerykańskiego okrętu wojennego załadowanego rakietami, który nigdy nie został zbudowany. Zasadniczo, jeśli masz północnego sąsiada, który lubi bawić się bronią nuklearną i któremu przewodzi uparty dyktator, dobrze byłoby ulepszyć obronę. Prawdopodobnie tak myślał także rząd Korei Południowej, dlatego zlecił stoczni DSME realizację Joint Firepower Ship. Do końca tej dekady mają zostać zwodowane trzy modele, a głównym zadaniem okrętów będzie wzmocnienie tzw. kill chain. To południowo-koreański obszar morski wyposażony w sieć czujników, szpiegów, jednostek specjalnych i strzelców, których zadaniem jest zlokalizowanie północno-koreańskiego władcy Kim Jong-una w przypadku najgorszego i zaatakowanie go i jego broni nuklearnej. W tym celu Joint Firepower Ship przewozi do 80 rakiet balistycznych, każda wyposażona w konwencjonalne głowice bojowe. Kill Chain obejmuje także rakietę balistyczną krótkiego zasięgu Hyunmoo 2A i rakietę manewrującą Hyunmoo 3. Integralną częścią łańcucha jest także szwedzko-niemiecki pocisk manewrujący Taurus, wystrzeliwany przez myśliwce F-15K. W ten sposób rakiety tworzą wojskową triadę precyzyjnej broni powietrznej, lądowej i morskiej. Klasa Zamłold. Pierwotnie klasa Zamłold miała składać się z 30 okrętów i stanowić nowy trzon floty niszczycieli marynarki wojennej USA. Ponieważ jednak tylko jedna jednostka kosztowała aż 4,5 miliarda dolarów, pierwotna liczba docelowa była zmniejszana i ostatecznie zatwierdzono tylko 3 jednostki tej klasy. Choć ostatni członek TRIA wciąż przechodzi próby, a dwaj pozostali są na służbie, nietypowa konstrukcja okrętów Zamłold nie jest przypadkowa. Projektanci uniknęli tworzenia powierzchni ustawionych pod kątem prostym do powierzchni wody. W rezultacie zmniejsza się przekrój radaru, co oznacza, że klasa Zamłold ucieleśnia statki stealth, które są bardzo trudne do zlokalizowania. Jeśli kierować się oświadczeniami marynarki wojennej USA na ekranach radarów wroga, Zamłold będzie mniej więcej wielkości zwykłej łodzi rybackiej. Każdy statek wyposażony we własne lądowisko dla helikopterów i hangar ma po 4 turbiny gazowe. Jeśli chodzi o uzbrojenie, statki stealth opierają się na 80-ogniowym systemie pionowego wystrzeliwania rakiet. Pierwotnie planowany, ten zaawansowany system dział został anulowany ze względu na wysokie koszty. Zamiast tego na statkach zamontowano działa szynowe, które mają zasięg nawet do 350 km. Żelazny promień. Na zakończenie filmu wracamy z wody na ląd. Dokładnie jedziemy do Izraela, do tak zwanego żelaznego promienia. Ten oparty na broni energetycznej system obrony powietrznej został po raz pierwszy zaprezentowany w lutym 2014 roku, a wprowadzony do użytku 6 lat później przez izraelską firmę zbrojeniową Rafael Advanced Defense Systems. Głównym zadaniem żelaznego promienia jest niszczenie pocisków moździerzowych, rakiet krótkiego zasięgu, zagrożeń bojowych i artylerii, a wszystko to w promieniu do 7 km. Aby to osiągnąć, system obrony powietrznej wykorzystuje laser światłowodowy, czyli laser szklany, który ma właściwości falowodu optycznego. W ten sposób żelazny promień jest w stanie zestrzelić wrogi cel z nieba w ciągu 4 sekund. Odpowiednie zagrożenie jest identyfikowane przez system, podobnie jak w przypadku Heliosa na USS Preble, i żelazny promień ma przewagę nad konwencjonalnymi rakietami przechwytującymi. Ważne przede wszystkim są koszty. Podczas gdy pojedynczy wystrzelony pocisk przechwytujący kosztuje do 150 tysięcy dolarów, strzał żelaznym promieniem kosztuje zaledwie 2 dolary. Inaczej mówiąc, jeden strzał z jednej z najskuteczniejszych broni naszych czasów jest tańszy od kebaba. Co więcej, ponieważ obsługa żelaznego promienia wymaga mniejszej siły roboczej, na tym etapie także można zaoszczędzić. Nie jest jednak pewnym, jak wypadną osiągi broni. Stwierdzono, że moc lasera wynosi kilkadziesiąt kilowatów. Jednak w najbliższej przyszłości ma zostać zrealizowana modernizacja do kilkuset kilowatów. Opracowany w 5-letniej fazie badawczo-rozwojowej żelazny promień składa się z radaru obrony powietrznej, jednostki dowodzenia i kontroli oraz dwóch wysokoenergetycznych systemów laserowych.
W lutym ubiegłego roku Izrael ogłosił, że system broni laserowej będzie gotowy w ciągu 12 miesięcy. Później jednak te ramy czasowe musiały zostać skorygowane. Obecnie określa się je raczej niejasno, jako jednocyfrową liczbę lat. Dzięki za oglądanie dzisiejszego filmu do końca. Kliknij przycisk polubienia i włącz subskrypcję, aby nas wesprzeć za darmo i być na bieżąco. Zanim zobaczysz pozostałe filmy na kanale, chcemy zapytać Cię o opinię. Co przychodzi Ci do głowy, gdy widzisz futurystyczną broń laserową marynarki wojennej USA? Jak zmieni się kierunek działań wojennych w przyszłości? Czekamy na Wasze komentarze i do zobaczenia następnym razem.